Ej, chłopaki, wiecie, że właśnie 700 zł było to? No, okej. Ciekawie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj ze skrzynkusami. Będą mi towarzyszyć podczas tego jakże fantastycznego openingu za 700 polskich złotych. Otwieramy dzisiaj 50 nowych skrzyneczek z operacji oczywiście Riptide. Tak się chyba nazywa to, tak się chyba to czyta. Mamy 50 skrzyneczek oczywiście do trafienia, są nowe noże. Jaki nóż wam się najbardziej podoba, chłopaki? A wiecie, że Riptide to jest piosenka, którą umiem zagrać na ukulele? Zaraz przyniosę i zagram. Mam nadzieję, że będziesz mógł mi zagrać piosenkę Zwycięzca, bo... Zwycięstwo oczywiście, bo mam nadzieję, że trafię coś dobrego. Jakiś nożyk by się tutaj przydał. Szansa oczywiście na to minimalna jest. Ale mam nadzieję, że skoro nowa operacja, to i nowe możliwości. Mam nadzieję, że CS raz odda, jeszcze nigdy w życiu nie trafiłem żadnego noża. Będę mógł chciał zaraz oczywiście jeszcze klucze dokupić, bo mogę kupić tylko 20 na raz. Ale to niech pierw odda mi coś fajnego. Jest pierwszy fioletowy skin w stat tracku! Ulala! Dobra, lecimy dalej. To ma potencjał, słuchajcie. Mamy jeszcze... Mamy jakieś 47 skrzynek jeszcze. Mam nadzieję, że... Jakiś nóż poleci. Pudełko zabawy! Lecimy! Co jest? Jaki wam się generalnie nowy nóż podoba najbardziej? Bo gamma dopplery to jest coś pięknego. Falchion to jest istny majsterstyk i Bowie Knife. Michał! Ale oddaję teraz. Michał, wyłącz się! Genetic Grammy piosenkę Zwycięstwa. Czy ja dzięki temu trafię nóż? Ale pamiętam, że tam, że tak Riptide się zaczynał. Ale słuchaj, jeżeli dzięki temu trafię nóż, to możesz mi to grać 24/7. Tylko musi jakiś nóż polecieć. Jeszcze nigdy nie trafiłem nic. Mam nadzieję, że jeżeli nowe noże wyszły, to jeden nożyk, chociaż jeden poleci, bo to jest 700 zł. Będzie, no spokojnie. Wiecie, co można kupić za 700 zł? Dużo. To jest jakieś 70 nic. Kebabów. Ja cały czas tak patrzę i mam nadzieję, że kosa poleci. Też mam nadzieję. Jaki w ogóle tutaj jest czerwony skin do trafienia? Bo nie spojrzałem nawet, szczerze. Za jakiś blok. Złe nastawienie. Tutaj jest tylko kosa, dla ciebie liczy się tylko kosa. Nie ma czerwonych skinów. Okej, to jest ten digielek. Ej, nie, ten digielek jest ładny, nie mów, że nie. Nie istnieje, jest dla ciebie tylko złoty, rzadki przedmiot specjalny, czy jakkolwiek się tam nazywa. A jeżeli się nie uda? Jest fioletowy. To trzeba spróbować ponownie. A mówiłem już, że mi się strać chce? Mówiłeś. Tak, mówiłeś, Abi. Ale ja brałem czekoladę z orzechami. Smacznego. O, wieczony partizanta. Jeśli oczywiście będziecie chcieli jakiegoś skina zgarnąć sobie z tego openingu, to zostawcie trading w komentarzu. I napiszcie koniecznie... Jaki nóż? Podoba mi się najbardziej z tych noży. CO WYSZŁY?! Dobrze. CO JEST?! Ale ty... Ale oddają te skinki, halo?! Co tu się dzieje? Ja coś czuję, że tu jeszcze coś grubego sypnie. Coś grubszego niż sam pan prowadzący. Ej, stój! Co jest? Stop traku! Ile to kosztuje? Ale far! Proszę mi powiedzieć, halo? Ładuj się. Ile to jest warte? No właśnie, chcę to zobaczyć, ale się nie ładuje coś. Ładuje się, uwaga, uwaga! 200 zł. Zwróć chociaż trochę. Proszę. 200 zł obstawiam. 200-300 stawiam. Do 300 nawet. Chociaż trochę zwróć. A no, czemu to się nie ładuje? Ja ci powiem, czekaj. Nie. Ja jaki chcę sam się dowiedzieć. Jaki to jest stan? Field tested? No to 46. Nie, to jest po ciężkich walkach. No to 27 zł. Ale w statraku to jest. W statraku. Co? 38 zł. Ej, halo, zostałem uskamowany na pieniążka. Zostałem uskamowany na pieniążka. A, nie powiedziałem zasad do końca. Napisz w komentarzu, jaki nóż podoba ci się najbardziej. Oczywiście zostaw suba z dzwonem. I łapkę w górę pod filmem. O, to też jest ważne. I oglądaj oczywiście do końca. Bo trochę skrzynek jeszcze jest. Jak chcecie, żebym otworzył jeszcze... Ej, co jest? Nice. Ej, weź JZW na 2 minuty. Weź postaraj się nie trafić kosy w tym czasie. Słuchaj, jeszcze nigdy nie trafiłem, więc mam nadzieję, że... Ale trafiłeś... No nie, kałach czerwony! Przeleciał! Trafiłeś 5 różowych, te skrzynki są jakieś, nie wiem, zepsute. Ale ich w ogóle na rynku nie można kupić, tych skrzynek. No bo jest... Tylko za gwiazdki. Dlatego ten Mac 10 kosztuje 7 zł przykładowo. Ej, mi się klucze kończą, zaraz muszę dokupić chyba. No ale można kontrakt potem z tego zrobić. No można, ale też trzeba widzowi rozdać coś.
Dlatego zostawiacie treningi w komentarzach. Jako Jupiterzy upadli już trochę youtuberzy otwierający skrzynki. Mamy nadzieję, że po tej operacji wyświetlenia będą stonks. To update naprawdę wleciał ciekawy. Czy to już wszystkie klucze skończyły mi się? Oczywiście mi się skończy. Dokupujemy kolejne 20. 200 zł. 8 hours later. W ogóle chyba doładowała mi się przez przypadek kolejna stuba, bo wpłacałem sobie siano na Steama, jedna transakcja mi nie przeszła i stwierdziłem, nie chce mi się czekać, płacam kolejną stówę, a stamtąd nie wiem, co się stało, chyba właśnie mi doszło na konto. Jak chcecie oczywiście, żebym... Ej, co jest? Dobrze, dobrze. Ja pierdzielę, co... Dawać daję, jak chcecie, żebym skiny z kolekcji jeszcze otworzył, to dajcie znać, bo ta AWP jest coś pięknego. To jest coś pięknego, ta AWP. To jest istny majstersztyk według mnie. Ja tą AWP bym chciał sobie przytulić. Ona kosztuje chyba 6 kafli. Idealnie by pasowała do mojego Gungnira. Ale wiecie, co by idealnie pasowało? Nożyk! Trafiony ze skrzynki! Pierwszy raz w życiu! Jeszcze nigdy nie trafiłem nożyka. Nożyk dla pana Kroko. Proszę. Valve. Gaben. Give me knife. To jest niemożliwe, ja gram w CS od 2016. Wydałem na tą grę dziesiątki tysięcy złotych, a jeszcze ani razu noża nie trafiłem, to jest coś śmiesznego. Panie Gaben, proszę mnie ułaskawić. Ja jestem bardzo, bardzo tutaj... No znowu czerwony kałek przed... Ja myślę, że musisz otworzyć 13 skrzynkę i kurwa... I oj, przepraszam, 11 klucz. Myślisz? To zaraz tak zrobimy. Bo jeszcze trochę tych skrzynek jest. A noża jak nie było widać, tak nie widać. Ale troszkę tych różowych poleciało, ale to dalej jest czerwone. Skrzynka. I który klucz? 11. Adi, nie zawiedź mnie. Adi, ufam tobie. Dobra, pa. Czy to mi da nóż? Kurwa, wadki za mną. Te twoje wróżby się nadają do kosza jedynie. Musisz zaczarować jakoś. Zaczarować. Jak mogę zaczarować, żeby nóż mi poleciał w końcu? Będzie, będzie. Ja takie czary bym z przyjemnością przyjął. Ja zauważyłem, że ludziom najczęściej dropią kosy w niespodziewanych momentach. Czyli kurde, biorą sobie, kupuję jeden klucz, otwierają jedną skrzynkę i kosa. Coś w tym jest. Coś w tym jest. O? O. No ale jak... Dajcie mi chociaż tego, jeżeli naprawdę mam nie dostać nic złotego, to dajcie mi chociaż tego kałacha czerwonego. To jest bardzo ładny kałaszek. W sensie i tak pewnie bym nie grał. Mam X-Raya za kilka tysięcy. Ale byłoby spoko. Jak najbardziej. Może chociażby troszkę to budżet podreperowało po dzisiejszym odcinku. Jest Star Trek. No ale skrzynki mi się kończą. Kosa. 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 Ja już nie mam siły. Ja się poddaję. I nie ma. Nie wiem, jak ludzie to robią, że otwierają jedną skrzynkę i trafiają kosę. Dobrze, że tą stówkę dodatkowo ci tam płaciło. Ja się tak nie bawię. To jest mój nóż. 13 szans jeszcze. Czy to jest do wykonania? Jak myślicie? No, myślę, że... Jest, jest, ja myślę, że... tak! Że w tych skrzynkach jeszcze tam gdzieś jest kosa, kurde. Myślisz? No. Albo kałaszek. Czerwony, albo digielek. Dobra, zaraz będziesz trzeba dokupować kolejne 10. Dzięki, że dobrze mi tak życzysz. Leci kolejna dycha. 100 zł. 100 zł. Widzowie, zostawcie łapkę w górę. Zachęci. Wyświetlenie opadło. W sensie inaczej, troszkę tych różowych skinów poleciało, ale to wątpię, żeby chociaż trochę naprawiło budżet. Ten maczek ładny był. Ja w ogóle nie przyjrzałem się skinom w ogóle w tej skrzynce. Jest emeczka jakoś, jakaś. Ta jest mało piękna. Kałaszek jest. Jest git. Nie no, kosy są kozackie. Kosy są, tylko szkoda, że ich nie trafię. Jak zwykle. Nie mów tak, bo wtedy nie trafisz. Musisz mówić, że trafisz, to wtedy trafisz. Ale ja mówię, że trafię od 2016 i ja nieraz nie trafiłem. To bardziej uwierz w to, pa. Ale ja mi... Nie wierzę, no. Biorę ci do... Może ci się uda. 700 zł! Pa. Jest emeczka. Dzięki. Uuu, patrak. 700 zł!
No tak z 300 myślę, że ci oddało. 300-400. Halo tak... dało kosę? Nie. Nie. A za MŚ-kę 30 zł już ty. 700 zł! A coś czerwonego dało? Nie. Idiocie dupia. 700 zł! Dobra, i tak lepiej ci oddało niż mi. Jak na razie daję dupę. Trzy ostatnie. To się zawsze tak kończy. O! Battleskirt. Tą M-ką się teraz już nie będzie grać, bo z tumikiem lepsze. Były duże nadzieje. Ale teraz będzie kosa. Kosa! 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 Niebieski! Niebieski! Góra Fuji. Ja nawet nie chcę patrzeć, ile to kosztuje wszystko. Teraz jest dobra. Wpisujemy. MS-ka. Okej. Okay. Weź mi Simek zobaczyć, ile kosztują w ogóle te MS-ki. Ta MS-ka jest o wartości w stanie Battleskirt 8 zł, a w stanie Factorium 60 zł. Czemu te kontrakty, co kiedyś usunęli? Co można było podpisać? Te podpisywane, nie? To teraz nie ma takich emocji jak wcześniej, tak leciało. Czy ja mam w ogóle tyle różowych skinów? Tak. A widzowie, kto chce go grać? Ta MP9 kosztuje 40 zł jak coś. Jaka? Ta Góra Fuji. Ta co wrzuciłem? No. Żartuję, Kroxy, spokojnie. Złoty no nie kosztuje. Złoty 74 kosztuje. Ale co, dałem się sprangować, co? Dałem. Kroxy, z kamerką nagrywasz? Tak. O, pięknie. O, Góra Fuji 40 zł. Nie no, Factorium 20 zł kosztuje. 700 zł to teraz. Dobra, dałem. Słuchajcie. 60-40. O! O! Nice. O! Nice. Po testach! Ile tego kosztuje? A wiecie, czy to jest wszystko, co mam z tego openingu praktycznie? Ile ten deagle kosztuje? Jak to jest stan po testach? Po testach. 96 zł. Co? Najlepszy drop tego odcinka! Ale faktycznie, lepiej brzmi 90. No, nowego deagla! 700 zł! Much later. Lecimy Kroxy, dalej. Kroxy, kopa. Lecimy dalej. No. Myślicie, że jest to realne do zrobienia? Po tej skrzynce będzie czerwony skin. W ogóle lekki off-top. Przed chwilą wydałem jeszcze 100 zł na gwiazdki i otwierałem te kolekcje z tą AWP-ą. I poleciał skin za 118 zł bodajże. A Dixon potwierdzi. Jakiś auk poleciał. Ale niestety pan prowadzący tego nie nagrał. Ale spokojnie, to się wszystko już kameruje na 100%. Oprócz tych skrzynek, żebyście nie myśleli, że bida w kraju. Chociaż lekka bida już teraz jest, bo jakoś 1000 zł poszło mi na to. Oprócz skrzyneczek mamy jeszcze gwiazdki i lecimy z kolekcją Mirage. Tu jest ta piękna awupka do trafienia, jak z tą awupkę przytulić sobie. Ale inwestowanie pieniędzy w Counter-Strike'a, otwieranie skrzynek, to nigdy nie był dobry pomysł. Przynajmniej w moim przypadku. To chyba się już potwierdziło już. Niebieski skin. Umidor. Ile to kosztuje, Simek? Całe 10 zł. To jest prosto z fabryki, tu same prosto z fabryki chyba lecą. Czy nie? Ile to kosztuje? Całe 10 zł ten umidor. Wow. Prosto z fabryki, tak? Kosztują 10. 10, 13, 13, 12, 10. Okej. Okay. To proszę mi apkę Fate. Znaczy nie Fate, to nie jest apka Fate. Czy środa? Środa, środa. W sensie operacje w samym sobie jak najbardziej spoko, nowe skiny, super, nowe noże, tylko szkoda. A co tu dalej za niczego. Nagrywane jest? Nagrywane jest? Tym razem się nagrywa na pewno. A, W, P, A, W, D, P. Dałem kafla na tą operację przez pierwszy dzień dopiero. Kraka! Wcześniej nagrywałeś taki dobry odcinek. A, W, P. H, W, D, P. H, W, D, P. A, W, P. 1000 złotych! Kroxy!
50 zł! HWDP. ABP. Autentycznie, żeby teraz jakkolwiek się to zwróciło, musiałaby ta WP polecieć. Ja tu nie widzę innej opcji. A teraz papa, pi. Patera i na zakręcie się lepiej. Nie no, Kroksi. Klikaj to lepiej. Kroksi, klikaj to, nie wiem, jakoś z precyzją. Staram się jak mogę. Nie, Kroksi, nie starasz się i to widać. Kliknij dupą. Czaruj. Kliknij dupą. Kroksi, dupa odda. Może spróbuj teraz tą skałachę. Myślisz? Może odda. Nie, ja chcę na fuk. Kroksi, weź psinkę i psinką kliknij. Ale ona śpi. Weź. Kroksi! Nie będę. Kroksi! Wtedy przynajmniej ten nauk poleciał za 118. Ale nie oddaję. A, B, P! A, B, D! A, B, P! B, W, A! B, W, O! Kroko! Zostawcie trailing w komentarzu. Łapkę w górę. Suba z dzwonem. To coś wam powiesiłem. Jestem załamany. Na rap!